Jesteś daleko? Szukasz pomocy dla bliskiej osoby? Zaufany opiekun Senior App chętnie udzieli wsparcia. Pobierz bezpłatną aplikację i zamów potrzebną usługę. Opieka dzienna, zakupy do domu, sprzątanie i wiele innych. Senior App. Pomoc na wyciągnięcie ręki. Przetworzymy i udostępnimy jeszcze raz, tak żeby już wszyscy już byli słyszalni i żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, tak? Jasne. No, może się jakoś coś tutaj uda zrobić jeszcze. Że... Dobrze. To wróćmy do tego pytania. Kim ty właściwie jesteś? Kim ty właściwie jesteś, człowieku? Kim ja jestem? Jestem Arturem. Jestem na pewno człowiekiem, który pasjonuje się ludzkim umysłem. Taką bardzo niezbadaną przestrzenią, którą powoli zaczynamy dopiero badać w zasadzie. Zajmuję się hipnozą w bardzo wielu różnych wydaniach. Państwo, jeżeli mnie oglądacie w tej chwili, być może moją twarz możecie kojarzyć przede wszystkim z takim mocno odlecianym podejściem do hipnozy, które miałem okazję prezentować czy to w telewizji, czy na rozmaitych festiwalach, czy kongresach, czyli hipnozą w wydaniu rozrywkowym. Ale oprócz tego, ja także jestem terapeutą, czyli pomagam ludziom w przepracowywaniu emocji, których źródło najczęściej leży w tej części naszego umysłu, który nazywamy podświadomością, i hipnoza jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby właśnie pomagać sobie lepiej radzić z pewnymi aspektami życia i rzeczywistości. Jak również jestem założycielem szkoły hipnoterapii, czyli de facto my wprowadzamy na polski rynek hipnoterapeutów, taki na razie niszową formę pomagania ludziom, ale staje się ona coraz bardziej popularna w naszym kraju i między innymi jedną z naszych misji jest właśnie zbudowanie silnego rynku hipnoterapii w Polsce, czyli dużej liczby wykształconych terapeutów, którzy będą pomagali ludziom w zarządzaniu emocjami i w tych wszystkich elementach związanych z naszą psychiką, kiedy sobie tak do końca z tym nie radzimy. Mhm. Wiesz co, bo właśnie chciałem powiedzieć, bo że większość ludzi chyba kojarzy cię z Woodstockiem, tak? Czyli z taką osobą, która zahipnotyzowała festiwal, ale jednocześnie zna twoje oblicze telewizyjne z programu w jednej z popularnych stacji telewizyjnych, no ale tak jak mówisz, ty jakby zawodowo tak naprawdę to jest tylko część twojej pracy, ty się zupełnie innymi rzeczami zajmujesz tak naprawdę, no bo to, że jesteś medialnie rozpoznawalny to jedno, ale poważna część twojej pracy to jest zupełnie inne działanie. Tak, właściwie nawet w tej chwili większościowa, można by powiedzieć. Ja mam takie dwa marzenia, swoje dwie misje w tej chwili, bo rzeczywiście w kategorii hipnozy rozrywkowej no, taki dość spory dorobek udało mi się osiągnąć w ciągu tych ostatnich paru lat, więc teraz z jednej strony kształcę nowych hipnotyzerów scenicznych w Polsce, z drugiej strony kształcę hipnoterapeutów, z trzeciej strony pomagam przede wszystkim w budowaniu skuteczniejszej komunikacji, bo my wszyscy jako ludzie nie jesteśmy w stanie się nie komunikować, a też nikt nas w szkołach nie uczy tak naprawdę, jak tą komunikację budować, jak budować relacje z ludźmi, jak docierać ze swoim przekazem, a także jak wpływać na emocje innych ludzi. Więc to są takie zakresy, w których bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby pomagać ludziom w budowaniu dużo skuteczniejszej formy komunikacji. I takim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest fenomen, który nazywamy hipnozą. No bo tak naprawdę hipnoza to jest naturalny stan, którego doświadcza każdy z nas, w którym to stanie zawężamy sobie bardzo mocno uwagę i koncentrujemy się na pewnym wycinku rzeczywistości. Wycinku, który nas wspiera, albo wycinku, który nas sabotuje. Jeżeli ktoś ma lęki związane z występowaniem publicznym albo jakiekolwiek inne formy lęku, to nie jest nic innego jak taki jego własny trans, kiedy uwaga zawęża się do tego wycinka rzeczywistości, który najbardziej przeraża. Mamy trochę szerszą perspektywę, że można też skoncentrować się na innych aspektach, innych elementach, bo żyjemy w takim trochę, ja to często nazywam mentalnym matriksie, czyli okej, doświadczamy pewnej rzeczywistości, ale to jest rzeczywistość, której doświadczamy przez pryzmat naszych filtrów, zarówno zmysłów, doświadczeń, obaw, przekonań. I tutaj jest cały system zarządzania, który się kłania. My często myślimy, że okej, życie nam się przydarza jako takie, a jest tam wiele elementów, którymi możemy zarządzać, żeby czuć się lepiej, sprawiać, że inni ludzie czują się z nami lepiej, budować relacje i lepszy poziom komunikacji. To jest taka główna część tej mojej pracy, którą się zajmuję. A hipnoza sceniczna jest taką wisienką na torcie, która rzeczywiście w postaci komediowego show pokazuje pewne fenomeny i tego, że nasz ludzki umysł potrafi znacznie więcej niż nam się wydaje. Wiesz co, ja jednak na chwilę ci jeszcze przerwę, bo ja mam oczywiście tych pytań mnóstwo do ciebie, ale spróbujemy coś z tym dźwiękiem jednak zrobić, tak?
szczególności mój głos tak, chyba w tej chwili. Jesteś mostek go tutaj, co już... Hurra. Dobrze, to tylko tak to, gwoli przypomnienia jeszcze, Artur, bardzo szybko. Czym się zajmujesz? Opowiadaj, ale w 5 sekund. No już 10 minut o tym opowiadałem generalnie, więc mogę skrócić do 3. Zajmuję się rozwojem osobistym, zajmuję się pracą z ludzkim umysłem, a właściwie pasjonuję się w ogóle tematyką ludzkiego umysłu, czyli obszarem właściwie niezbadanym jeszcze w dużej mierze. I moim takim elementem operacyjnym jest praca z hipnozą. Hipnozą, czyli umiejętnością oddziaływania na tą sferę naszego umysłu, która odpowiada za emocje, która odpowiada za naszą wyobraźnię też. I robię to zarówno w wydaniu rozrywkowym, czyli w wydaniu takim, które Państwo możecie kojarzyć z różnych sytuacji medialnych, ale także w wydaniu terapeutycznym. Ja jestem terapeutą i prowadzę szkołę hipnoterapii, kształcę hipnoterapeutów w Polsce po to, żebyśmy mogli pomagać ludziom, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy mamy coraz więcej stresu. Według badań, jako Polacy jesteśmy jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie. I hipnoza jest jednym z fantastycznych narzędzi do tego, żeby obniżać poziom kortyzolu i obniżać poziom stresu, więc kształcimy ludzi, żeby szerzyli dobrą nowinę i nieśli pomoc innym w zakresie tego, co możemy zrobić z własnymi emocjami. Już krócej nie mogę. Jeszcze raz powiem, że ty jesteś taką też medialną osobą, rozpoznawalną na ulicach. Zahipnotyzowałeś kilka tysięcy ludzi na Woodstocku, już wielokrotnie z tego, co pamiętam, no ale jednocześnie byłeś też twarzą i jednym z głównych prowadzących też popularny program telewizyjny, teleturniej, nie wiem, jaka to dokładnie była formuła, na pewno wieloodcinkowy program telewizyjny z jednej popularnych stacji. I to na pewno uczyniło cię osobą rozpoznawalną, ale ja pamiętam, jak spędziliśmy we Wrocławiu kilka ładnych lat temu, bodaj 10, wspólną noc w oczekiwaniu na mój autobus, nie wiem, czy pamiętasz? Tak, pamiętam, pewnie. I pokazałeś mi wtedy takie show wielogodzinne pana Derena Browna. Okay. Powiedziałeś, że ten gość mnie fascynuje i ja kiedyś będę robił to samo, co on. I masz poczucie, że udało ci się to zrobić, to samo co on? Wiesz co, Derren Brown robi trochę inną formę show, takiego show mentalistycznego, w którym ja uwielbiam mentalizm, ale jest to pewien sposób oddziaływania psychologicznego, ale także posługiwania się pewnego rodzaju trikami i odwracaniem uwagi bardziej zbliżonym w stronę sztuki iluzji. Ja poszedłem w temat hipnozy, ponieważ hipnoza jest w pełni autentyczna i naturalna. Tak naprawdę w hipnozie ludzie, którzy przychodzą na scenę, niczego nie udają, a ja nigdy nie mam pojęcia, jak oni zareagują. Hipnoza jest nieobliczalna i to jest coś, co pochłonęło mnie nawet bardziej niż tamte mentalistyczne podejście Derena Browna, których zresztą używam też i się uczę czasami i korzystamy z tego i wykorzystujemy pewne elementy. Czy wiesz co, ja chyba się przestałem porównywać jakiś czas temu. 10 lat temu faktycznie myślałem o tym, że będę robić takie rzeczy jak Deren Brown, będę robić takie rzeczy jak Keith Berry. Z Keithem Berrym spotkaliśmy się wirtualnie przy jednym programie telewizyjnym, bo Keith Berry prowadził to samo, co ja w Polsce, tylko on w Wielkiej Brytanii, w Australii na przykład. Dzisiaj bardziej myślę nad tym, że robię to, co chce robić Makieła de facto. I myślę, że rzeczywiście w dużej mierze jestem zadowolony z tego, co się dzieje właściwie w moim życiu i to, w jaką stronę to poszło, bo jeżeli 10 lat temu rozmawialiśmy, to faktycznie stawiałem pierwsze kroki w tym świecie rozwoju osobistego, hipnozy i nikt nie wiedział, jak to się potoczy dalej. Więc tak z perspektywy czasu, jeżeli byśmy się mieli cofnąć 10 lat wstecz, całkiem spoko to wyszło. A powiedz mi, to tak naprawdę co cię do tego skłoniło? Jaka jest droga do tego, żeby zostać hipnotyzerem? Tak to powiedzmy bardzo ogólnie, tak? Droga jest prosta, trzeba się w tym zakresie wyszkolić, tak jak mówię, no jak kształcę hipnoterapeutów, kształcę hipnotyzerów. No ale żeby to zrobić, to pierwsza rzecz, która się dobrze, żeby się pojawiła, to jest taka zajawka wewnętrzna własna na to, żeby zrodziła się pewnego rodzaju pasja. No ja spotkałem wiele lat temu na swojej drodze właśnie temat hipnozy. Miałem takie same myśli jak większość ludzi w głowie, czyli czy to działa, czy to ściema, czy to kuglarstwo, szarlataństwo, czy jeszcze coś innego. Okazało się, że nie ma w tym żadnej magii, że to jest pewien system komunikacyjny, oparty o to, że my rozumiemy, co się dzieje w doświadczeniu innego człowieka i potrafimy wpływać tak na innych ludzi, że oni pozwalają sobie na wchodzenie w tak zwany stan transu, a dzięki temu dużo się rzeczy fajnych zmienia.
No i nagle wiesz, stajesz przed takim wyborem, no okej, wiesz, że coś istnieje, wiesz, że bardzo fajnie działa, mi na maksa pomogło w czasie, kiedy ja sam szukałem odpowiedzi i rozwiązań na swoją ówczesną depresję i inne niefajne stany emocjonalne. I nagle się okazuje, że można się tego nauczyć, nie trzeba mieć żadnych predyspozycji albo talentów, nie wiadomo czego, jest to kwestia wiedzy i doświadczenia. No więc zacząłem sobie tak kroczek po kroczku podróżować tą drogą. I tak przez kolejne lata, najpierw było to w małej skali, w małej skali, w małej skali, a potem nagle się zrobiło bardzo wielką. Jak to w życiu zresztą z wieloma projektami. No, kiedy... Wiesz, ale tak, wiesz, nie znamy się od dziś, więc ja mogę to powiedzieć, ty jesteś stanicznym zwierzęciem, tak? Ty nie jesteś osobą skrytą, schowaną, która nie potrafi przekazać swoich myśli, nie potrafi się zachować w odpowiednim towarzystwie i nie masz oporów przed bardzo dużą publicznością, to wielokrotnie udowodniłeś. Ale tak naprawdę jaka jest w zasadzie różnica pomiędzy taką hipnozą sceniczną, takim show, a tym, co robisz w gabinecie, tak to nazwijmy, tak? Odniosę się jeszcze do dwóch rzeczy. Odpowiem na to pytanie, ale pierwsza rzecz to, czy ja się potrafię zachować w towarzystwie, to bym tak nie szalał do końca z odpowiedzią na to pytanie. Druga rzecz, która mi w tej chwili uciekła, więc zaraz do niej wrócę. Czym się różni hipnoza sceniczna od hipnoterapii? Wiesz co, hipnoza sceniczna to jest po prostu pokazanie, zabranie ludzi w świat takich naszych wewnętrznych doświadczeń. My jako dzieci mieliśmy niesamowitą wyobraźnię. Mój 2,5-letni syn w tej chwili, ja mam wrażenie, on jest cały czas w transie. Jego wyobraźnia szaleje i on tworzy w swojej własnej głowie światy, które de facto chyba nie istnieją, znaczy istnieją w jego głowie. Każdy z nas tak miało, każdy z nas jak byliśmy dziećmi, to mieliśmy niesamowicie potężną wyobraźnię, która potem została trochę zabijana przez wychowanie, szkołę, doświadczenia, pracę. Natomiast my jako dorośli ludzie dalej tą wyobraźnię gdzieś tam głębiej schowaną mamy. I w hipnozie rozrywkowej my de facto to, co robimy, to zabieramy ludzi w świat ich własnej wyobraźni, w której zaczynają doświadczać zjawisk, o których nawet nie wiedzieli, że one istnieją. Natomiast terapia jest zupełnie inną formą. Terapia jest formą pomagania ludziom. Terapia jest pewnym. Hipnoterapia to jest tak zwana terapia krótkoterminowa, gdzie w ciągu kilku sesji jesteśmy w stanie przeprowadzić osobę przez proces dokonania pewnej zmiany, czyli neutralizacji lęków albo wyrzutów sumienia związanych z sytuacjami z przeszłości, albo obaw o przyszłość, w oparciu o pewne bardzo konkretne procesy. Tutaj też nie ma magicznej różdżki Harry'ego Pottera, który sobie siedzi w Hogwarcie. To jest konkretny proces przeprowadzenia człowieka przez pewną drogę i hipnoterapeuta jest takim przewodnikiem, który prowadzi i pozwala te puzzle w głowie poukładać drugiej osobie w trochę inny sposób, który jest bardziej wydajny i bardziej skuteczny. Natomiast hipnoza sceniczna jest świetnym nośnikiem informacji o hipnozie do tego, żeby ludzie się zainteresowali hipnoterapią. Bo umówmy się, że jakby sam temat terapii nie jest tak nośny i chwytliwy, jak wywoływanie pewnych fenomenów, które no, przekraczają granice naszych oczekiwań i okazuje się, że potrafimy znacznie więcej, niż nam się wydaje. Słuchaj, a w takim razie, czy każdy jest podatny na hipnozę? Czy to jest tak, że każdy się jej łatwo poddaje? Czy, nie wiem, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje na przykład, tak? Generalnie tak, w hipnoterapii każdy człowiek wchodzi w stan transu i stan hipnozy. Robimy to codziennie. To jest naturalny proces, który dzieje się w naszym mózgu. To jest proces związany z tym, jak działa płat kory przedczołowej, jak działa taka część mózgu, jako zakręt obręczyk się nazywa, jak działają częstotliwości fal mózgowych. I to są naturalne elementy, które występują w naszym życiu każdego dnia. Więc jeżeli pytasz, czy każdy człowiek jest podatny na hipnozę, to tak. Czy każdy człowiek jest podatny na sugestie, to jest coś trochę innego, bo hipnoza bazuje na współpracy. Czyli teraz jeżeli ktoś chce się oprzeć sugestii, to hipnozą nie da się niczego wymusić. Natomiast jeżeli ktoś chce podążyć za tym procesem, to jak najbardziej, oczywiście mamy pewne spektrum podatności, u niektórych ludzi można pewne fenomeny wywołać łatwiej, u innych trudniej, natomiast w kontekście hipnoterapii to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie jako hipnotyzera scenicznego ta podatność ma znaczenie o tyle, że no, u niektórych ludzi pewnych fenomenów, takich wiesz, że ktoś zapomina swojego imienia na przykład, albo że komuś się usztywniają części ciała, nie jest w stanie nimi poruszyć, nie da się wywołać. Więc dla hipnotyzera scenicznego ta podatność ma znaczenie. W terapii rolą hipnotyzera, hipnoterapeuty jest tak dopasować proces do klienta, żeby klient za tym poszedł. Czyli nie dopasowujemy klienta do procesu, tylko proces do klienta. I tutaj każdy człowiek może uczestniczyć w takich sesjach. Dobrze, a skąd ty wiesz, będąc na przykład na scenie, tak, że dana osoba jest
podatna na to, co chcesz z nią zrobić. No jestem ciekaw, jaki był proces na przykład rekrutacji osób do programu telewizyjnego. O procesie rekrutacji do programu telewizyjnego milczę w 16 językach, ponieważ mamy tutaj różne klauzule poufności. Znaczy inaczej, pewne elementy, o których mogę opowiedzieć światu, bo są moimi autorskimi elementami, które ja wymyśliłem i stworzyłem do tego programu, opisuję w artykułach i opowiadam o nich. Także jeżeli Państwo nawet zajrzycie sobie na stronkę do mnie na arturmakiela.pl, to tam są artykuły dotyczące tego, co myśmy robili podczas castingów, natomiast to jest tyle, ile mogę, że tak powiem, ujawnić. Jeżeli popatrzymy na moje spektakle sceniczne, to znowu jest bardzo wiele elementów, które mówią nam o tym, jak ludzie podążają za procesem. Fizjologiczne oznaki, takie, w których nasze ciało daje informację, czy ktoś podąża za procesem, czy też nie. No nie jestem w stanie teraz w ciągu tego naszego dzisiejszego spotkania wytłumaczyć wszystkich procesów. Mam szkolenie najkrótsze, trwa 2 dni, jeżeli chodzi o zabieranie ludzi w świat hipnozy scenicznej, najdłuższe 4 miesiące, więc jest bardzo wiele tych czynników zmiennych, ale są to rzeczy, które jesteśmy w stanie wybadać, zauważyć, też prowadząc ludzi albo zabierając ich w pewien świat przygody i doświadczania ich wyobraźni. Zabieramy ludzi w pewne takie gry pokazujące ludziom samym, jak reagują ich ciała, jak reagują ich umysły w sytuacjach oddziaływania na wyobraźnię. I dzięki temu jesteśmy w stanie zobaczyć, kto chętniej podąża, kto łatwiej podąża i u kogo można jakie zjawiska wywołać. A w takich przypadkach scenicznych, bo już nie mówię o programie teraz, tylko o wszystkich innych takich twoich doświadczeniach, jakie najdziwniejsze rzeczy zdarzyło ci się w ludziach wywołać, wzbudzić, coś najbardziej zaskakującego, spektakularnego? Wiesz co, było tego tak dużo właściwie i teraz trudno jest z perspektywy czasu powiedzieć, co było najbardziej zaskakujące, najbardziej spektakularne. Mi najbardziej w hipnozie scenicznej podoba się to, że ja nigdy nie wiem, jak zareagują uczestnicy na scenie. Ja im daję pewne sugestie, implementuję na poziomie podświadomości pewien mechanizm zachowań, w którym ci ludzie nagle stają się takimi postaciami, ale nigdy nie wiem, jak one to zinterpretują. I tutaj zarówno w programie telewizyjnym było wiele reakcji, które mnie zaskoczyły, ale też pamiętam w ogóle na Woodstocku był taki gość, który na przykład dostał sugestię, że jak otworzy oczy, to będzie przekonany, że siedzi nago na tej scenie, a przed nim siedzi kilka tysięcy osób z publiczności. Oczywiście on był ubrany, ale sugestia głosiła, że siedzi przed publicznością nago. No i facet się obudził, najpierw zakrył sobie wszystkie części intymne i jeszcze mało tego, myśmy go trochę odseparowali od reszty grupy, więc siedział w takim fotelu, nie było jak uciec stamtąd za bardzo, bo wszystkie inne krzesła były w innej części sceny. No i tak siedzi chłop taki trochę skonsternowany, nie wie co zrobić. No i ja patrzę, jak on się zachowa, co on zrobi w tej chwili i nagle w którymś momencie zobaczył, że jest w sytuacji, w jakiej jest, w związku z czym po prostu rozłożył ręce, wstał, wyeksponował się w pełnej okazałości ku uciesze publiczności, publiczność zwariowała na tym punkcie, oczywiście chłop w dżinsach tak naprawdę stał, ale w jego głowie po prostu nie wiedział, co zrobić i wiesz, no To, co chcemy ukryć, jak jest na wierzchu, to jest najbardziej ukryte, więc on w tym momencie stał po prostu, wyeksponował się, odwrócił się tyłem, pokłonił się publiczności, publiczność oszalała i zwariowała z radości w tej sytuacji. I takich sytuacji było multum, bardzo wiele rozmaitych. Mieliśmy taki spektakle, gdzie spektakl miał trwać 45 minut, a trwał ponad 2 godziny na przykład, bo publiczność domagała się bisowania, a ludzie, którzy byli w transie, tak się doskonale czuli, że też za tym podążali. Więc tutaj bardzo dużo takich rozmaitych przypadków. Co ciekawsze rzeczy, często wrzucam też na YouTube'a. No jednym z takich bardzo spektakularnych numerów, takim klasykiem hipnozy scenicznej jest zmiana doświadczeń zmysłowych, czyli na przykład dajemy komuś cebulę z sugestią, że to jest przepyszne jabłko. I ta osoba pod wpływem tejże sugestii, będąc w stanie transu, zaczyna tę cebulę wcinać sobie, delektując się i opowiadając o tym, jakie to przepyszne jabłko. No a publiczność patrzy dookoła i mówi, co tu się właściwie wyprawia i co tu się właściwie dzieje. I taki filmik też gdzieś tam krąży sobie po sieci. Jak mamy we Wrocławiu w jednej z sal szkoleniowych właśnie dziewczynę, która wcina tą cebulę. Małe pomieszczenie w miarę, nam wszystkim w ogóle łzy z oczu lecą, no bo ten kwas się tam wydziela i po prostu wali tą cebulą w całym pomieszczeniu. A ta nic, mówi, jeszcze w życiu tak dobrego tego, dobrej papierówki nie jadłam. Słuchaj, jak
Jak to się przekłada w takim razie na takie działania hipnotyczne w gabinecie? Tak? Jak ty pracujesz ze swoimi klientami? Jak to się odbywa? To jest bardzo duża różnica między hipnozą sceniczną a hipnoterapią, bo my de facto w hipnoterapii nie dajemy ludziom sugestii. My im nie implementujemy, albo jak niektórzy ludzie mówią, nie wmawiamy, że teraz się zmieniasz, tylko w gabinecie tak naprawdę prowadzimy człowieka przez pewien proces z punktu A do punktu B. Czy to jest proces regresyjny, czyli gdzieś tam wracania do jakichś doświadczeń przeszłych, czy to są procesy generatywne związane bardziej z pracą na zasobach, to hipnoterapeuta jest takim przewodnikiem, który nie daje sugestii, ale prowadzi osobę przez metafory, które pojawiają się w jej własnej głowie. W hipnozie scenicznej tak, jak najbardziej daje sugestie, natomiast hipnoza sceniczna nie przekłada się na to, co robimy w terapii. To są dwa zupełnie różne nurty i dwie zupełnie różne odsłony hipnozy. No to jest właśnie ciekawe, tak, że jakby pewnie niektórzy myślą o hipnozie zupełnie jako o szarlatanerii totalnej, patrząc to, co się wyprawia na scenie, a nie, zupełnie nie mają pojęcia o tym, co się dzieje w zaciszu gabinetów. Jasne, ale to wiesz co, to ja też się temu nawet nie dziwię za bardzo, bo ja pamiętam siebie te 10, 11 czy 12 lat temu, kiedy tak samo się zastanawiałem, czy to jest w ogóle jakieś szarlataństwo, czy to jest oszustwo, czy to jest właśnie co to jest. I potem zacząłem w to wchodzić i mówię, hej, to jest w ogóle bardzo poukładany proces, który jest logiczny, który ma swoją strukturę i który po prostu działa i funkcjonuje. Czy z grubsza możemy to nazwać no takim skrótem, który się dość często używa, NLP? Wiesz co, NLP... Jak ty go rozwijasz w ogóle, ten skrót i czy to przystaje do tego? Neurolingwistyczne programowanie jest mocno powiązane z tematem hipnozy, to znaczy tak, NLP czy NLP to jest taka dyscyplina, w której kilkadziesiąt lat temu kilku facetów się zebrało i zaczęli spisywać i opisywać najskuteczniejsze modele komunikacyjne, jakie funkcjonują w społeczeństwie. I zaczęli zauważać na przykład, że Milton Erickson, czyli bardzo znany hipnotyzer z XX wieku, osiągał wyjątkowe rezultaty, ponieważ w bardzo specyficzny sposób posługiwał się metaforami i językiem pracując z klientem. Więc panowie usiedli i to opisali, zbudowali z tego model. Potem wzięli na warsztat terapię gestalt, wzięli na warsztat terapię rodzin, zaczęli opisywać modele i tak naprawdę NLP niczego nie stworzyło i to też nie jest żaden sztuczny twór, to jest tak naprawdę system, w którym mamy rozpisane modele tego, jak działa i funkcjonuje komunikacja międzyludzka. Czy my się z tego zdajemy sprawę, czy nie? Ona i tak samo funkcjonuje. Oni generalnie to uporządkowali po prostu, tak? Oni to po prostu uporządkowali. Tak, oni to uporządkowali, ubrali to w powtarzalne, duplikowalne modele, w ćwiczenia, dzięki którym można sobie pewne systemy komunikacyjne albo jakość komunikacji wypracowywać. I to jest właściwie tyle. I teraz NLP bardzo mocno czerpie z hipnozy, no bo właśnie chociażby jednym z fundamentów NLP było opisanie sposobu pracy Miltona Ericksona, czyli właśnie hipnoterapeuty ze Stanów Zjednoczonych, bo był wybitnym terapeutą, hipnoterapeutą w tamtym czasie na świecie. Więc tutaj NLP jest trochę szerszym pojęciem, ale nie ma tutaj znowu, bo czasami się mówi o tym, że NLP to narzędzia manipulacji w ogóle i tak dalej. Każda forma interakcji międzyludzkiej jest formą wywierania wpływu. My w tej chwili rozmawiając sobie też wzajemnie wywieramy na siebie wpływ. Wywieramy wpływ na państwa, którzy siedzicie przed ekranami. Mało tego, państwo siedzące przed ekranami, my was nie widzimy, ale wywieracie wpływ na nas. I w każdej chwili jest jakaś forma, którą można nazwać wywieraniem wpływu albo manipulacją. To jest proces, którego nie jesteśmy w stanie nie robić. Więc najlepiej, jeżeli nie możemy czegoś przestać robić, to najlepiej jest to zrozumieć, nauczyć się, ubrać w modele i zacząć stosować świadomie i skutecznie. No i tutaj jest cała domena neurolingwistycznego programowania. Słuchaj, kto do ciebie trafia na kozetkę, że się tak wyrażę, albo może inaczej, kto do ciebie trafia na zajęcia, no bo w zasadzie chyba tak to wygląda. Nie mam kozetki, mam fotel. Natomiast do gabinetu trafiają bardzo różni ludzie. Od ludzi, którzy w tej chwili mamy po tym czasie pandemicznym, wiecie, odpaliło się bardzo wiele demonów, różnego rodzaju fobie, które się zaczęły nasilać, lęki społeczne, teraz bardzo częsty temat. My w ogóle jako społeczeństwo mieliśmy pewne trudności, albo że nie tak łatwo nawiązywaliśmy relacje społeczne, a teraz po półtora roku siedzeniu w zamknięciu w ogóle odpalają się ludziom rozmaite lęki społeczne, więc z takimi tematami, z depresjami, z fobiami, czyli takie elementy, wszystko co się wiąże z emocjami, co ma swoje podłoże w emocjach, nerwobóle, różnego rodzaju bóle psychosomatyczne,
ale przede wszystkim też stany, takie stany obniżonego samopoczucia, stany apatii, stany wypalenia zawodowego. To jest jedna odnoga. Jest też druga tak zwany model generatywny, czyli właśnie coś, co nazywamy treningiem mentalnym. Czyli ja na przykład pracuję często też ze sportowcami, z muzykami albo z mówcami nad tym, żeby pomóc im wzmocnić swój potencjał i lepiej przygotować się do występu, lepiej przygotować się do turnieju, lepiej przygotować się do koncertu, lepiej przygotować się do wystąpienia publicznego. I tutaj nie pracujemy de facto nad traumami albo bólami, tylko nad tym, żeby wydobyć z siebie rzeczywiście taką pełnię potencjału. Zresztą Igor, jesteś muzykiem, więc wiesz doskonale, że czasami są takie koncerty, kiedy po prostu masz ochotę nie schodzić ze sceny, a czasami jest tak, że właściwie panie, co ja tutaj robię. I znowu to jest system, któremu można pomóc, którym można poniekąd zarządzać. Więc tutaj w gabinecie ten zakres pracy jest bardzo różny. Na szkolenia trafiają ludzie zafascynowani tematem hipnozy. Bardzo często ludzie, którzy są osobami gdzieś tam w wieku 30 kilku, 40 kilku lat, które już osiągnęły fajny poziom życia w swojej dotychczasowej dziedzinie, zrealizowały się w tym, co robiły do tej pory i szukają nowych wyzwań na przykład też dla siebie. I mówią, hej, hipnoterapia jest fantastyczną rzeczą, na której się po pierwsze pomaga ludziom, dobrze zarabia, jest to coś unikatowego, świeżego i nowego, więc to jest taka nasza grupa docelowa główna, jeżeli chodzi o szkołę hipnoterapii. Natomiast jeżeli chodzi o inne formy hipnozy, no to wszelkiego rodzaju pasjonaci i fascynaci pracy z umysłem odnajdują się w takich spotkaniach rewelacyjnie. Ja takie, wiesz, mam takie skojarzenie, ponieważ tydzień temu rozmawialiśmy z Michałem Czernym, który jest dość uznanym joginem w Łodzi i naprawdę robi to od wielu, wielu lat. I takie też padło pytanie od publiczności, czy to przypadkiem nie dzieło szatana, ta joga? No bo przecież to nie znamy tego, nie wiemy, a może tam się jakieś dziwne rzeczy wyprawia. Ja myślę, że jest bardzo podobne postrzeganie tego, co ty robisz, jako taki, no tak już powiedzieliśmy to wcześniej, trochę szarlatanerii, trochę rzeczy niebezpiecznych i w zasadzie chcielibyśmy to chyba trochę odczarować, nie? Żeby ludzie jakby postrzegali to zupełnie inaczej, mieli wrażenie, że to nie jest coś, co nam może zaszkodzić, tylko wręcz przeciwnie, jest to po to, żeby nam pomóc. Jasne, no jest taka infolinia w ogóle, na której można uzyskać odpowiedź, zaczyna się na 666, dalej nie pamiętam numeru. Nie, słuchajcie, tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że tak w ogóle wszystko, co nieznane, bardzo często klasyfikowane jest jak coś, co może być grzechem albo co może być dziełem szatana. Bardzo ciekawe jest na przykład to, mało osób o tym wie, że już papież Pius XII w 1956 roku dopuścił stosowanie hipnozy i hipnoterapii w leczeniu w takich procesach zdrowotnych u osób, które są wyznania rzymskokatolickiego. Ale o tym się nie mówi. O tym bardzo często, tak powiem, milczą rozmaite postaci. A mało tego, gdybyśmy sięgnęli do struktury mszy świętej, to ona nie jest niczym innym jak procesem hipnotycznym, w którym jest bardzo wiele elementów wykorzystujących właśnie procesy hipnotyczne, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tych procesów nie używać, bo one są naturalnym elementem komunikacji. Każda forma modlitwy de facto, jeżeli spojrzymy na to, jak pracuje ludzki mózg i co się dzieje z mózgiem, to każda forma modlitwy jest właściwie tym samym, co się dzieje w stanie hipnotycznego transu. Każda forma medytacji, jak również yoga, to są bardzo zbliżone procesy, całkowicie dla nas naturalne. To nie jest kwestia tego, że my sięgamy po jakiś zakazany owoc, po który nie wolno nam sięgać, bo albo wchodzimy w trans spontanicznie, albo decydujemy się, okej, dobra, to ja chcę rozumieć i wiedzieć, jak to się robi, jak to się dzieje i co de facto się dzieje i zacząć tego używać inaczej. Więc tak, też bardzo ważnym elementem, który my robimy też w szkole i w ogóle w takiej naszej misji hipnotycznej, to jest odczarowanie tematu hipnozy, chociaż z drugiej strony ja wiem, że też hipnozą sceniczną trochę zaczarowuje z kolei, pokazując te fenomeny, nie tłumacząc ich do końca, natomiast też pokazujemy cały czas, nie ma w tym żadnych sił nadprzyrodzonych, to jest pewien proces komunikacyjny, któremu i tak podlegamy i mało tego, no tak jak mówię, Pius XII już wiele lat temu, ponad 50 lat temu dał zgodę i zrozumiał, czym ta hipnoza jest, tylko o tym bardzo często mało osób wie i mało osób mówi. A propos komunikacji, ja zachęcam wszystkich, którzy nas oglądają, do tego, żeby zadawali pytania, bo najciekawsze pytanie, które padnie podczas dzisiejszego webinaru, zostanie przez nas nagrodzone. Artur, masz przygotowaną nagrodę? Tak. Pokazujemy, co to będzie. Tak.
Kiedyś, jeszcze w dawnych czasach, jak z Igorem się znaliśmy w trochę innych naszych częściach życiorysów, to byliśmy mocno osadzeni w świecie muzyki. Igor pewnie dalej jest, ja już trochę mniej. Natomiast kiedyś marzyłem o tym, że wydam swoją płytę jako dziecko rocka, w ogóle gitarzysta rockowy. Nie wydałem płyty jako dziecko rocka i gitarzysta, ale wydałem swoją płytę z nagraniami relaksacyjnymi, hipnotycznymi, na której to płycie jest 5 nagrań, które trwają łącznie prawie 3 godziny. Nagrania, które pozwalają przywrócić w sobie wewnętrzny spokój, takie nagranie prozdrowotne, nagranie, które pomaga pozbyć się fobii, zwiększyć koncentrację oraz takie bardzo fajne nagranie związane z tak zwanym work-life balance, czyli równowagą i harmonią pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. I tą płytę bardzo chętnie Państwu podaruję i przekażę w ręce kogoś, kto będzie zwycięzcą dzisiejszego konkursu, więc śmiało zadawajcie pytania. Płyta ma dla umysłu. Mogą być trudne pytania nawet. Mogą być trudne pytania. Słuchaj, właśnie powiedziałeś bardzo, bardzo fajną rzecz. Chodzi mi o work-life balance. Ja wiem, że ty też, no oprócz tego, że nagrałeś to nagranie z tym związane, to też zajmujesz się takim tak zwanym life coachingiem, tak? Dobrze, tak mówię. Co to znaczy? Co to jest? Life coaching to jest swoisty neologizm, bo teraz... Nie ma do końca w Polsce słowa, które dawało to, co robią ludzie, którzy nie są sensu stricte coachami, a prowadzą właśnie pewnego rodzaju doradztwo i procesy rozwijające związane z rozwojem osobistym. Bo bardzo często takich ludzi nazywa się coachem. Natomiast coach ma jasną definicję. Coach jest to osoba, która posługuje się pewnym zestawem narzędziowym, konkretnym jakby zadawaniem pytań drugiej osobie, nie naprowadzając się... Nie dając żadnych odpowiedzi, tak? tylko po prostu posługuje się konkretnym systemem. Natomiast powstało takie słowo life coaching, które trochę jakby rozszerza ten zakres, bo teraz osoby, i tworzą się spory rozmaite, bo wiadomo, certyfikowani coachowie są przeciwni temu, żeby inni ludzie, którzy są niecertyfikowanymi coachami, czy tam innymi doradcami, nazywali siebie coachami. Natomiast z drugiej strony faktycznie w polskim języku nie ma do końca jeszcze słowa, które by odpowiadało temu, co my robimy. Właściwie trening mentalny może być takim też słowem. Więc life coaching to jest taki zakres zabierania ludzi w procesy. To nie jest też doradztwo, bo my nie dajemy ludziom odpowiedzi. Nie będę ci mówić, jak masz żyć, tak? Tylko raczej jestem osobą, która jest pewnego rodzaju przewodnikiem, która ma pewną wiedzę i doświadczenie, jak prowadzić procesy u innych ludzi, żeby pomagać ludziom podnosić jakość życia, samopoczucie, zwiększać motywację, determinację, wpływać na tak zwane wewnętrzne zasoby. Czyli life coaching... nie dajesz gotowych recept po prostu. Tak? Absolutnie nie. Wręcz... Pokazujesz pewne możliwości, ścieżki, wiesz, otwierasz w NLP jest takie założenie, że każdy człowiek posługuje się własną mapą rzeczywistości. I teraz dawanie rozwiązań z własnej mapy rzeczywistości, czyli tego, jak ja rozumiem rzeczywistość, może wcale nie być dobre dla mojego klienta. I my wręcz oduczamy albo nawet ganimy naszych absolwentów, jeżeli oni wchodzą w rolę doradcy, takiego wiesz, doradcy pod tytułem ja ci powiem, jak masz żyć, bo to zupełnie nie w tą stronę idzie. To, czego my uczymy, to jest odpowiedzialność. I uczymy klientów też brania odpowiedzialności za własne życie. Czyli prowadzimy tych ludzi, pomagając im podnieść, odzyskać wewnętrzny spokój, odzyskać harmonię, równowagę, wzmocnić pewnego rodzaju odwagę do podejmowania śmielszych decyzji, wzmocnić w nich wszystkie stany emocjonalne, wewnętrzne, które mogą być przydatne, po to, żeby ta osoba de facto wypracowała sobie strategię tego, dokąd ona chce dojść i jak tam ma dojść. Tak? Czyli my nie dajemy odpowiedzi, tylko jesteśmy takimi przewodnikami po drodze w zasadzie. Mhm. A tu też wspomniałeś o tym treningu mentalnym. To jest duża różnica pomiędzy tym, co robisz jako life coach. Wiesz co, inaczej, life coaching opiera się w dużej mierze na pomaganiu w przepracowaniu, w moim rozumieniu, na przepracowaniu pewnych problemów i ograniczających przekonań, zmianie przekonań, a trening mentalny dla mnie wybitnie jest właśnie pracą z zasobami, czyli praca nad tym, żeby mówca zrobił swoje kolejne wystąpienie jeszcze lepiej. Żeby sportowiec, żeby tenisiści z Wrocławia, z którymi pracuję na przykład, jak pojadą na turniej gdzieś dalej, to żeby oni mieli jeszcze lepsze standardy emocjonalne i mentalne i żeby jeszcze lepiej mogli sobie radzić ze stresem, który ich czeka tam, po to, żeby osiągać lepsze wyniki. Czyli trening mentalny prowadzi przede wszystkim do podnoszenia jakości. Life coaching też w dużej mierze może być oparty na właśnie pracach z problemami i pomaganiu ludziom w tym, żeby wyciągnęli się z emocjonalnych problemów. Ale to znaczy, że ktoś, kto jest osobą skrytą,
ma problemy z wystąpieniami publicznymi, nie potrafi się skupić w odpowiedni sposób, tak? Blokuje go coś, no wiesz, no czasami tak bywa, wychodzisz na scenę i nagle masz pustkę w głowie i nie wiesz kompletnie, co powiedzieć. To znaczy, że te działania, które ty robisz, pozwalają to w sobie przełamać, zwalczyć i być bardziej bezpośrednim, otwartym, nie wiem, pewnym siebie? Jeżeli dana osoba będzie tego chciała, to tak, bo to też jest kwestia znowu współpracy, bo teraz to, że ktoś jest skryty, może wcale nie być dla tej osoby problemem, może ktoś lubi swoją introwertyczność i to jest jak najbardziej okej i fajne. Teraz zawsze naczelne pytanie to jest, w jaki sposób dana sytuacja stanowi dla ciebie problem. Czyli jeżeli ktoś na przykład ma problem rzeczywiście z otwieraniem się w rozmowach z innymi ludźmi albo wchodzenia w nowe środowiska i czuje się z tym niekomfortowo i chce to zmienić, to tak jak najbardziej mogę takiej osobie pomóc przeprowadzić ją przez proces, w której te wszystkie klocki w głowie poukładają się trochę inaczej. Sytuacje, które miały miejsce, które często są takimi odnośnikami, albo w przeszłości zdarzyło się to i to i ja się boję, żeby się nie powtórzyło, zostają przepracowane, czyli emocja zostaje zneutralizowana, która była wcześniej i człowiek w inny sposób zaczyna podchodzić do relacji, do wystąpień. Tak, najbardziej tak. Natomiast pierwsze podstawowe założenie, że jakby najpierw to było dla tego człowieka swego rodzaju problemem, tak, bo to jest, wiesz, jak z przeprowadzaniem staruszki przez ulicę, która nie chciała tam przejść. Nie? To też nie o to do końca chodzi. Ale jeżeli ktoś tylko chce, żeby mu pomóc zapanować nad emocjami, to tak, tutaj tak powiem, cały sztab hipnoterapeutów i trenerów mentalnych w Polsce, którzy się tworzą i kształcą, czeka w gotowości, żebyście do nas się odzywali, a my wam pomożemy. Dobrze, to mówimy o stronie mentalnej naszego jestestwa, a co ze stroną związaną z nałogami albo na przykład z problemami z jedzeniem, z nadwagą albo na przykład z anoreksją. Czy to są rzeczy, nad którymi da się pracować? Jak najbardziej tak. Bardzo często nałogi, umówmy się, albo nawet kompulsywne objadanie też jest powiązane z emocjami. Tam jest bardzo często poukrywanych bardzo wiele nieuświadomionych przyczyn danego zachowania, bo przy nałogach mamy wiele płaszczyzn. Jest płaszczyzna emocjonalna, jest płaszczyzna dawania sobie pewnej gratyfikacji, ale jest też płaszczyzna behawioralna, nawykowa po prostu, pewnego nawyku, który, wiesz, jest sięganie po fajkę albo nie wiem, kompulsywne drapanie się, albo jeszcze, co, może to nie jako nauk, to bardziej natręctwo, ale kompulsywne objadanie, czyli sięganie do lodówki, tak, że wstajesz w nocy i zanim się zorientujesz, to już zjadłeś, to też jest powiązane bardzo mocno z emocjami i bardzo często jakby ten proces tworzy się w przestrzeni czasu, więc jesteśmy w stanie z tym również pracować. Jeżeli dana osoba chce pozbyć się danego nawyku albo nałogu, to jesteśmy w stanie jej pomóc z tym pracować. Tutaj jest taki jeszcze też gwiazdeczka na górze, bo bardzo często na przykład ktoś przychodzi po to, żeby rozstać się z nałogiem z racji pewnej ramy społecznej. Czyli bo mnie żona ciśnie, bo generalnie ktoś tam inny chce, żebym ja się z tym rozstał. I taka forma pracy nie będzie skuteczna, dopóki ta osoba sama w sobie nie znajdzie rzeczywiście nadrzędnego celu, dla którego warto jest jej ten nałóg przerwać. Czyli pracujemy w bardzo dużej mierze też na tym, żeby ludzie nabrali zrozumienia i wypracowali w sobie takie mechanizmy, których pozbycie się nałogu będzie dla nich ważniejsze od trzymania się tego nałogu do tej pory. Wtedy możemy jak najbardziej dużo z tym rzeczy fajnych zrobić. Mhm. A to w takim razie, jaka jest różnica pomiędzy tym, co ty robisz, a co robi psycholog, tak? Z wykształcenia. Znaczy, to psycholog w ogóle. Terapeuta, no bo ja, wiesz, jakby tutaj nie chcę tego dokładnie definiować, bo to też do końca też ja nie wiem, jakie ty masz wykształcenie i czy masz papier na to, tak? W tym sensie, czy jesteś psychologiem na przykład, tak? Ja mam wykształcenie filologiczne w ogóle. Ja mam wykształcenie filologiczne i to jeszcze zresztą przerwane gdzieś tam w procesie w którymś momencie, co nie jest żadną tajemnicą, opowiadam o tym bardzo, bardzo często i bardzo chętnie na różnych konferencjach całą historię moich studiów, bo tam jest wiele różnych też opowieści i przesłań. Natomiast tak, psycholog to jest osoba, która ukończyła studia psychologiczne. I psycholog tak naprawdę nie musi być terapeutą. Psycholog może być osobą, która prowadzi badania naukowe. Psycholog może być specjalistą w jakiejś dziedzinie psychologii, bo to może być psychologia dziecięca, kliniczna, psychologia biznesu, mamy bardzo wiele odsłon. Natomiast psycholog to jest kwestia pewnego wykształcenia i psycholog bardziej może na przykład zdiagnozować osobę i wysłać ją do terapeuty. Psychoterapia czy hipnoterapia, tutaj jest takie ciekawe rozróżnienie, nie pamiętam, czy to Milton Erickson właśnie mówił, czy ktoś z bardzo znanych osób świata psychologii,
że psychologia jest nauką, psychoterapia i hipnoterapia jest sztuką. Czyli tutaj tak naprawdę psychoterapeutą jest osoba, która też ma pewne wykształcenie ukierunkowane na prowadzenie procesów terapeutycznych. Hipnoterapeutą jest osoba, która posiada wykształcenie ukierunkowane na prowadzenie procesów hipnotycznych, hipnoterapeutycznych. Tyle tylko, że na razie do tej pory jeszcze w polskim systemie edukacji nie było czegoś jak hipnoza i hipnoterapia. Mhm. I właściwie w takim powszechnej strukturze kształcenia nie da się, nie ma jeszcze na studiach kierunków pod tytułem hipnoza i hipnoterapia, natomiast hipnoza jest pewnym operatorem, tak? Czyli hipnoza jest innym sposobem patrzenia albo inną metodologią, bardzo blisko leżącą psychoterapii. My też bardzo często jakby wykorzystujemy różne elementy, łącząc psychoterapię w hipnozie po prostu, co tworzy też hipnoterapię. Czyli de facto hipnoterapią jest oddziaływanie poprzez procesy hipnotyczne. Tylko teraz widzisz, generalnie samo wejście w stan hipnozy ma w zasadzie jedną cechę taką bardzo fajną. Mianowicie badania pokazały, że wchodzenie w stan hipnotyczny obniża poziom kortyzolu, czyli obniża poziom hormonu stresu. Mhm. Były też badania robione nad tym, jak oksytocyna wpływa, jak oksytocynę, też na przykład hipnoza bardzo fajnie wpływa na podniesienie poziomu oksytocyny, ale tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli terapeuta dobrze zbudował relację z klientem. Okay? Natomiast tutaj się kończy zasadność hipnozy jako takiej. Pytanie jest, co ty zrobisz z tym klientem, jak już go w ten trans prowadzisz? A jak już go w ten trans prowadzisz, to możesz użyć tak naprawdę każdego dostępnego ci narzędzia, każdej szkoły psychoterapii albo każdego nurtu hipnozy dyrektywnej, permisywnej lub jeszcze jakiegokolwiek innego podejścia psychologii transpersonalnej do tego, żeby klienta przeprowadzić przez proces. Tylko że hipnoterapia jest bardzo fajnym procesem, dlatego że ona omija tak zwany czynnik krytyczny świadomości. Czyli my w hipnoterapii nie robimy tak jak w niektórych nurtach psychoterapii, że logicznie i świadomie szukamy przyczyny problemu, żeby znaleźć, bo jak znajdziesz przyczynę, to będziesz mógł zmienić swoje dzisiejsze rozumienie i swoje dzisiejsze emocje i zbudować jakby innego siebie na przyszłość, tylko bardziej pracujemy w oparciu o pewne metafory, które płyną z głębi, czyli człowiek wchodzi sobie w stan transu, jemu się pojawiają pewne skojarzenia, pewne metafory, pewne obrazy, które są bardzo mocno powiązane z tematem, z którym pracujemy. I pracujemy z klientem w tej metaforze. I bardzo często właśnie omijamy takie tak zwany czynnik krytyczny, critical factor, czyli ten czynnik, który mówi, a to jest możliwe, to jest niemożliwe, a skoro problem trwał 20 lat, to nie można go szybko usunąć i tak dalej, tak? Czyli to jest taką domeną hipnoterapii, że docieramy jakby takiej głębszej sfery, gdziekolwiek ta sfera się znajduje, bo tak naprawdę, wiesz, umysł nawet nie jest niczym fizycznym, umysł jest konceptem, mózg jest organem, a umysł jest jakiś koncept. Jakby dzisiaj z najnowszych badań naukowych, gdybyśmy mieli przyrównać w ogóle do tego, czym jest świadomość i podświadomość, to zakłada się, że świadomość to są kognitywne procesy neokorteksu, czyli nowej kory mózgowej, a to, co nazywamy podświadomością, to są procesy, które się dzieją w układzie limbicznym. Tak więc my omijamy poniekąd ten płat kory przedczołowej albo zmieniamy jego aktywność po to, żeby przestać oceniać, warunkować i krytycznie zastanawiać, czy coś może wystąpić, czy nie, a oddziałujemy bardziej na układ limbiczny, dzięki czemu dochodzi do zmiany. Czyli po prostu tak trochę tylnymi drzwiami. No ja się tu nagadałem, a właściwie wystarczyło zapytać go, ale tak właściwie trochę tylnymi drzwiami. Słuchaj, dobrze, to teraz żeby nie było, to pochwal się swoimi papierami, że się tak wyrażę, czyli jesteś członkiem przecież różnych bardzo takich nobliwych stowarzyszeń i tak, więc co to jest właśnie? Wiesz co, jest bardzo wiele rozmaitych associations tak zwanych, czyli stowarzyszeń, czy właściwie szukam słowa teraz, jak to się nazywa jeszcze na świecie. Tak, no to na przestrzeni lat, jakby jeżdżąc po świecie, kiedy ja się uczyłem na początku hipnozy u świętej pamięci Andrzeja Batko, mojego mentora, no to zdobyłem pierwsze szlify i pierwsze kroki. Razem z Andrzejem uczyli mnie Lech Dębski, Agnieszka Ornatowska, serdecznie bardzo pozdrawiam, jeżeli mnie gdziekolwiek będziecie mieli okazję słyszeć, oglądać to nagranie. Natomiast potem, wiesz, potem eksplorujesz świat dalej. Przychodzi taki moment, kiedy zaczyna ci się wydawać, że dużo wiesz. Wtedy życie szybciutko przywołuje cię do pionu, robi ci kopniaka i wracasz do pokory. Po czym otwierają się kolejne drzwi i mówisz, aha, że jest jeszcze bardzo dużo innych rzeczy, których nie wiem.
W związku z czym ja zacząłem eksplorować i jeździć po świecie też do kolejnych trenerów, którzy otwierali mi kolejne drzwi. I faktycznie bardzo często dzieje się tak, że kiedy jeździsz po świecie, to automatycznie dołączasz do pewnych towarzystw i stowarzyszeń. W tej chwili już nawet przestałem liczyć, w ilu tam jestem w tym momencie. Natomiast tak, jestem w jednym towarzyszeniu w Berlinie, które funkcjonuje w dwóch Wielkiej Brytanii, więc jest tych stowarzyszeń całkiem sporo, ale to jest tak właściwie, wiesz, no, jakby skuteczność jest miarą prawdy i to, co przywozisz z tego wszystkiego, nie papier do końca. Oczywiście, że papier jest takim ważnym dla nas języczkiem, tym papierkiem lakmusowym, tak? Papier znaczy umie. Ale de facto to, co odgrywa najważniejszą rolę, to jest to, kim my się w tym procesie stajemy tak naprawdę i to, co mówią potem nasi klienci, którzy gdzieś tam sobie przychodzą po procesach i to, co też głosimy światu gdzieś tam dalej. Więc mam nadzieję, że my niebawem będziemy mogli w ogóle, to jest taki nasz cichy plan, ale ponieważ język mam długi, to już się pewnie wygadam za chwilę, zrobić też takie coś, co możemy nazwać stowarzyszeniem tutaj u nas w kraju, co wyjdzie poza nasz kraj też generalnie i będzie takim kolejnym punktem, w którym fajnie będzie być i fajnie będzie tworzyć pewną społeczność ludzi, którzy myślą w podobny sposób, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą badać te procesy i chcą jakby szukać, gdzie są kolejne drzwi, które można otworzyć. A propos kraju, co to jest Polska Akademia Rozwoju Osobistego? No moje dziecko. Takie dziecko starsze od mojego obecnego syna i trochę inne, czyli moja firma. Firma, która niebawem będzie dziesięciolecie już obchodziła. Od tego się wszystko zaczęło i właściwie wszystkie projekty, które robimy, to skupiamy właśnie w marce Polska, właściwie w firmie Polska Akademia Rozwoju Osobistego, czyli jest to firma, która zainicjowała właśnie profesjonalną szkołę, współzainicjowała profesjonalną szkołę hipnoterapii, jak również wszystkie moje inne projekty. Inaczej mówiąc, pewien mój brand. Jak Państwo zobaczą takie złote laury z napisem Polska Akademia Rozwoju Osobistego w środku, znaczy się gdzieś w pobliżu za krzakiem, za rogiem czai się makieła pewnie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za takie wyczerpujące odpowiedzi i moglibyśmy tutaj jeszcze pewnie godzinami na ten temat rozmawiać. No ja tylko przypomnę, że to webinar zorganizowany przez Senior App przy bardzo fajnych patronatach, między innymi pani prezydent Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, dzięki uprzejmości Uniwersytetu Łódzkiego, Głosu Seniora, Radia Żak Politechniki Łódzkiej, z którym miałeś wiele lat do czynienia, prawda? Tam się zaczęła cała przygoda. Tak, Radio Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko oraz portale Cafe Senior i Medme. Już o nagrodzie za pytania powiedzieliśmy. Jeszcze raz, Artur, pokaż, a ja zaraz przejdę do przeczytania tych najciekawszych, mam nadzieję, pytań, które padły podczas naszej rozmowy i jeszcze pewnie będziemy mogli powiedzieć to później, kto tę nagrodę otrzyma, kto będzie miał przyjemność posłuchać twojego słowiczego głosu, kojącego rany i tak dalej. To ja zacznę teraz od pytań, poczekaj, przejadę sobie tutaj, okay. Co mi się wyświetliło. Moja aksamitna chrypka będzie państwu. Tak. Czy da się zahipnotyzować kogoś wbrew jego woli, pyta Marcin. Nie da się. Na szczęście się nie da. A nawet gdyby się chciało spróbować, to na straży naszego bezpieczeństwa właśnie jest nasza podświadomość. Mieliśmy bardzo wiele przykładów, zwłaszcza kiedy pracujemy sobie z hipnozą rozrywkową też i czasami dajemy ludziom sugestie, bardzo zabawne, one nie są przeciwko ich jakimkolwiek sposób oddziaływaniu, odczuwaniu czy doświadczaniu, ale okazuje się, że przekraczają pewien poziom rozumienia albo akceptacji tego, co się dzieje. Ludzie automatycznie wychodzą ze stanu transu. I to jest bardzo fajny taki bufor bezpieczeństwa, że jeżeli hipnotyzer próbowałby oddziaływać, przekraczając granice systemu wartości drugiego człowieka, to automatycznie pojawia się opór i człowiek wychodzi ze stanu transu. To jest powiązane między innymi z tym, że bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, do stanu hipnozy dochodzi w stanie relaksu. I teraz jeżeli ktoś naciska na twój system wartości, no to automatycznie procesy w twojej głowie zaczynają działać inaczej, pojawia się opór pewnego rodzaju, więc częstotliwość fal mózgowych przyspiesza i wybija nas z tego procesu transowego. Tak więc nie ma takiej możliwości, że ktoś zahipnotyzuje kogoś wbrew woli drugiego człowieka. Mhm.
czy każdy zareaguje na terapię relaksacyjną z twojej płyty? Pyta pani Stanisława. Czy są ludzie, czy są osoby oporne na mantry? Tutaj może mniej mantry, a bardziej sugestie są na tej płycie. Generalnie z tego, co ja dostaję informacje z rynku a propos ludzi, którzy słuchają tej płyty, to ludzie bardzo fajnie na to reagują. Na pewno nie każdy w ten sam sposób, ponieważ każdy człowiek jest indywidualna postać. W każdej głowie jest absolutnie unikatowy zestaw neuronów i ich połączeń pomiędzy nimi, więc pewnie każdy wręcz reaguje inaczej na te nagrania. Natomiast gdybyśmy mieli zbudować pewną generalizację, to tak, te nagrania relaksacyjne rzeczywiście tak czy inaczej, bez względu na to, jak my zareagujemy na ten proces, prowadzą do podobnego rezultatu, czyli na przykład odzyskania większego poziomu wewnętrznego spokoju i harmonii. Natomiast hasło wewnętrzny spokój i harmonia, założę się, że gdybyśmy zapytali Igora, co to znaczy wewnętrzny spokój, to w jego głowie to oznacza coś trochę innego niż w głowie Makieły. Tak samo jak i pewnie w głowie pani Stanisławy. Więc myślę, że każdy sobie zareaguje unikatowo i indywidualnie, ale jakby konstrukcja nagrań jest taka, że prowadzi mniej więcej do podobnego celu za każdym razem. To też ciekawe pytanie też od pani Stanisławy. Czy można komuś zrobić krzywdę przez hipnozę? Czy można komuś zrobić krzywdę? Pytanie, co to znaczy krzywda znowu? Hipnoza jest narzędziem. Wszystkim w życiu i na świecie można zrobić krzywdę. To terapeuta czy hipnotyzer krzywdę drugiemu człowiekowi? Raczej, ewentualnie, jeżeli pojawiają się takie próby oddziaływania w ten sposób, to właśnie wtedy włącza się ten nasz halo-halo system alarmowy, który wyprowadza z transu, więc ja nie chcę mówić w 100%, że nie, hipotetycznie pewnie się da, natomiast nie spotkałem przypadku, żeby ktoś zrobił krzywdę poprzez hipnozę drugiej osobie, właśnie głównie ze względu na to, że do hipnozy, jeszcze inaczej, do hipnozy dochodzi w ogóle spontanicznie w naszym życiu codziennie, ale do realizacji sugestii dochodzi tylko i wyłącznie za zgodą osoby, która jest poddawana tejże hipnozie, więc tutaj jest to bardzo bezpieczny proces. Jeszcze też kolejne pytanie od Marcina. Czy istnieją sposoby na to, by samodzielnie się zahipnotyzować? Tak, oczywiście, autohipnoza. Bardzo. Jednym ze sposobów w ogóle to jest słuchanie nagrań, to jest punkt pierwszy. Natomiast istnieje dużo technik autohipnotycznych. Ja mam też takie dwudniowe szkolenie dedykowane w ogóle autohipnozie, czyli tym, jak pracować ze sobą samym w tematach hipnotycznych, jak najbardziej tak, mało tego, ja z tego korzystam bardzo często, od razu uprzedzę kolejne pytanie, Makieła, czy byłeś kiedyś hipnotyzowany? Tak, oczywiście, bardzo często, uwielbiam ten stan, mało tego, sam sobie to bardzo często robię, bo to jest po prostu stan, który bardzo nam pomaga. I teraz, jeżeli ja mam jakieś ważne wystąpienie na kongresie dla kilku tysięcy ludzi i naturalne jest to, że dopada mnie wyższy poziom stresu i ten stres na przykład staje się zbyt wysoki, to ja poprzez narzędzia autohipnotyczne mam bardzo szybkie sposoby na zredukowanie tego stresu do takiego poziomu, w którym on będzie dla mnie motywatorem i będzie napędzać mnie do działania. Jeżeli czuję jakieś chroniczne zmęczenie, a nie mam możliwości w danym momencie zrobienia pełnej regeneracji takiej z wyspaniem się fizjologicznymi procesami, tak, jestem w stanie korzystać z procesów hipnotycznych po to, żeby sobie trochę podnieść tą swoją własną energię. Jeżeli mam jakiekolwiek tak zwane dysonanse, czyli pewien wewnętrzny konflikt. Czasami mamy tak, nie? Znacie pewnie ten stan, jak jedna część ciebie chce tego, druga chce tego i nie można dojść we własnej głowie do porozumienia, to hipnoza i hipnoterapia jest fantastycznym sposobem na to, żeby sobie z takimi dysonansami pracować i to też się robi w narzędziach autohipnotycznych. Olbrzymi zakres pracy z samym sobą też. MC pyta, czy można zahipnotyzować jednocześnie dużą grupę ludzi? Trzeba. Tak, jak najbardziej. Oczywiście, że można zahipnotyzować dużą grupę ludzi. To jest coś, co ja też robię na spektaklach. Teraz mówiłeś na początku o przystanku Woodstock, obecnie Poland Rock Festiwalu. Wybieramy się w tym roku też. Poland Rock Festiwal w mniejszej skali, ale będzie. Mamy taki plan pewien. Zobaczymy, jak on nam wyjdzie i czy się zrealizuje, żeby tam zrobić jakiś taki bardzo fajny transik, który będzie można usłyszeć z różnych miejsc, który na przykład rano ludziom da bardzo fajne nastawienie serdeczności, energii, dobrej zabawy na cały dzień i można to zrobić jeden do wielu, jak najbardziej, nawet polecam. Zresztą to nagranie też, jeżeli państwo by sobie puścili w pokoju 20-osobowym, nie jest niczym innym jak nagraniem, jakby procesem, że jedna osoba hipnotyzuje wszystkich ludzi naraz. Czyli niezłą imprezę można zrobić, tak? Słuchając twojej płyty,
No, każdy wiesz, w swoim własnym świecie de facto, ale tak, czasami takie imprezy. Ja tak miałem kiedyś, słuchajcie, takie, jeżeli mogę, jeszcze mam czas na jedno, dwa zdania. Jak swego czasu się uczyłem hipnozy wiele lat temu, jeździłem do znajomych we Wrocławiu, do takiego domu, gdzie oni organizowali zawsze imprezy i zawsze pojawiało się pytanie, no dobra, to powiedz coś o tej hipnozie. A ja zawsze mówiłem, co ci będę opowiadać, choć ci pokażę. No i tak pierwsza osoba, druga osoba, piąta osoba i nagle się okazywało, najlepsze imprezy gdzie? Zawsze w kuchni, więc nagle się okazuje, że my w kuchni siedzimy w 8 osób, każdy z lewitującą ręką, gdzieś tam opadniętą głową sobie siedzi w swoim własnym trasie, na co gospodarz tego domu tak chodzi po tym domu i mówi, kurde, gdzie są wszyscy, gdzie są wszyscy? Wchodzi do kuchni, tak patrzy i mówi, no i Makieła znowu schrzanił imprezę. Także nie wiem, czy zrobić imprezę. Ci ludzie w głowach mieli super imprezę, dla gospodarza była mniej chyba atrakcyjna w tym momencie, ale można tak zrobić też. Czyli jednym słowem, ktoś, kto wygra twoją płytę, będzie miał możliwość przeżycia tego, takiej kuchennej, niezłej imprezy, czego mu serdecznie życzymy. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, że mogliśmy z tobą w ten sposób porozmawiać. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnie i że następnym razem przeszkody techniczne nie będą stały nam na drodze i że może uda się rzeczywiście. Ale finalnie się z nimi uporaliście i generalnie wszystko zmierza do dobrego końca, więc najważniejsze, że udało się finalnie tutaj z państwem spotkać. Nie widzę państwa, co prawda, ale wiem i wierzę i czuję, że tam jesteście i to była przyjemność móc być z wami przez tych parę. Może następnym razem, cytując Genesis, będzie Touch the Screen. Albo się spotkamy wreszcie po prostu też. Tak, tak. Może zrobimy coś fajnego, co rzeczywiście pokaże, jaką siłę ma hipnoza. Natomiast na ten moment bardzo ci dziękuję. Super, że byłeś z nami. Jeszcze raz przypomnę, że wybierzemy jeszcze dzisiaj osobę, autora najfajniejszego, najbardziej interesującego pytania. Natomiast jutro poinformujemy, kto tę nagrodę otrzyma. Zapraszamy na kolejny webinar. Będziemy rozmawiać tym razem o bardzo interesującym temacie również, szczególnie dla osób starszych, czyli o rynku pracy seniorów. I o tym, jak ważnymi osobami są na tym rynku, jak bardzo dużo mogą w tym rynku wnieść własnych doświadczeń, osobowości i tak dalej, i tak dalej. Jak bardzo są niedocenianą grupą. I tutaj będziemy mieć przedstawiciela takiego portalu, który jest wyspecjalizowany w pracy dla seniorów, dla osób starszych. To jest portal flexi.pl. Także serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Już na naszym Facebooku można poczytać o tym, kiedy ono się dokładnie odbędzie i kto będzie gościł na tym webinarze. Póki co jeszcze raz przypominam, że Senior Up był organizatorem, że mieliśmy fantastycznych patronów, panią Hannę Zdanowską, prezydent Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Radio Żak Politechniki Łódzkiej, Radio Uniwersytetu Karola Stefana Wyszyńskiego z Warszawy, portal Cafe Senior, portal Medme oraz Centrum Wolontariatu Centerko i Głos Seniora. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Ja też Państwu dziękuję, jeżeli jeszcze mogę, tylko w ogóle tutaj ostatnim zdaniem, bo lubię zawsze tak ostatnie zdanie wtrącić, to jeżeli Państwo macie ochotę, to serdecznie zapraszam Was też do komunikacji i kontaktu Facebookiem. Artur Makieła na fanpage mój serdecznie zapraszam. Jeżeli będziecie mieli dalsze pytania, to jestem i z chęcią Wam na te pytania odpowiem. Serducho z Wami, dzięki serdeczne za dziś. Dzięki, do zobaczenia, Artur, hej. Do zobaczenia, hej.